Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starkey. No i cóż, widzimy się kolejny już raz w grze Hogwarts Legacy, bądź też inaczej mówiąc dziedzictwo Hogwartu. No i cóż, dziś jestem już samemu i słowem wstępu muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Ponownie OBS mi się zbuntował, ponownie trochę materiału zostało stracone, ponownie musiałem wczytywać i tym razem na szczęście zapisa miałem, więc o tyle lepiej. No ale dobra, nie przedłużając, w tym oto momencie chciałbym szybko odrobić to, co tam, można powiedzieć, najprościej utraciłem. A gdy już się uda to nam zrobić, szybko przejdziemy do nowości. Więc tak, słyszeliście to dźwięk taki dzień. Jest to oznaka, że gdzieś tutaj Revelio powinno móc odkryć nową kartkę. No ale będąc szczerym, nie mam teraz czasu na to, bo chcę po prostu jak najszybciej przejść do nawet dla mnie nowych rzeczy. A nie ukrywając, jeśli będę musiał chodzić z Revelio po wszystkim, to trochę to zajmie. Oczywiście zajmiemy się tym. Obiecuję wam to. Ale zanim właśnie takie rzeczy, to... No, mówię, chcę nadgonić to, co mogłem. I teraz pierwsza sprawa. Axio pozwala łapać kartki, co odkryłem przypadkowo całkowicie. Kolejna rzecz, Revelio. Tutaj też odkrywa nam wspaniałą jakże kartkę. O fontannie. I cóż, jak widzicie, jest to fontanna w sali głównej. I tak, bogato zdobiona fontanna z wiernie wyrzeźbionymi posągami mieszkańców magicznego świata, włączając w to kamienne syreny otaczające podstawę fontanny. I w ogóle fajna sprawa, jeśli się użyje, to tak fajnie się tutaj toczą. Okej, mamy jeszcze drugą kartkę, dobrze. Ale ważna sprawa, te kartki opisów nie mają niestety. I teraz da się uszukać system? Nie da się uszukać systemu. Okej, przynajmniej jedna więcej informacji dla mnie. I tak. W tym oto momencie możemy pogadać z naszą właśnie przyjaciółką z domu. Czy w sumie koleżanką, jeszcze przyjaciółka to może trochę za wcześnie, ale tak. Z Leonorą w sprawie zadania pobocznego, które uczy nas o mechanikach tego czegoś. Z przyjemnością to zrobię. Jest to banalnie proste. W szczególności jak jeszcze ty nas uczą, jak to działa. Ale tak, podoba mi się to, więc pogadajmy sobie z naszą koleżaneczką. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Okej. Ogólnie mówiąc, jest to mała zagadeczka. Bardzo prosta, bardzo przyjemna. Dająca w nagrodę nowe ubranko. Ale konkretnie nowego skina, którego nawet nie wiem jak użyć. Ale no zaraz zobaczycie. Najpierw jednak pogadajmy więcej na te tematy. I no, zajmijmy się tym wszystkim. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. No. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. I oto jak rozwiązać kwestię czegoś takiego. Lumos. Lumos? Tak, rzucimy Lumosa. Musimy potem pobiec w miejscu, które jest tam pokazane. Widzimy tam taką ćmę. Bierzemy ćmę. Zanosimy ją tutaj. I w ten sposób kończymy zagadkę. A, no i daje to oczywiście stronę z przewodnika. Powodza taką nie do przeczytania, no ale nadal strona to strona. I teraz tak, rozwiązując sprawę, musimy jej to przekazać. Leonora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I tak, nie mogę powiedzieć, albo wystarczało podążać z wskazówkami. No, ja jestem ten dobry gościu. Chwilowo, więc tak. I found the location depicted in the painting and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Ciekawa sprawa, Amit. Robi, ma tendencję do przesadzania zbytniej komplikacji. Zupełnie jak ja. Przy czym nie ja jako postać w grze, tylko ja jako ja prawdziwy ja. Gościu, który do was gada z monitora. I podobne. Bardzo często zdarza mi się przekomplikowywać sprawy, no ale dobra. Udało się tym zająć, więc... co teraz tak naprawdę? No mógłbym niby siedzieć tutaj z innymi rzeczami, robić kolejne zdanie poboczne i tym podobne. Ale jak mówiłem, chciałbym się skupić na tym, co już znam, więc tak... po prostu teleportujemy się najbliżej jak można. Idziemy szybko do profesor Weasley, z którą będziemy musieli pogadać. I w sumie to chyba tyle? No nie wydaje mi się, żeby coś więcej z tym było. Tak czy inaczej idziemy. A, widziałem to. Więc Revelio, druga strona. Ciekawe, tego ostatnio nie zauważyłem, ale tak. Szkielet lelka wróżebnika. Okej. To szkielet irlandzkiego feniksa zwanego Augri. Zmówicie nieśmiałego ptaka, potrafiącego przepowiedzieć nadejście deszczu. Jego smutny śpiew przepowiadał też podobno śmierć. Okej, okej. Wyższy poziom, dziękuję bardzo. Dobra, jeszcze kawałek i zaraz będziemy na miejscu. Czy tutaj też jest coś? Tak, jest gdzieś. Blisko. Jak mogę wywnioskować z dźwięku. Dobra, widzę tutaj będzie. Więc mamy kolejne. Wężowe okno. Choć ślizgonik był myśleć, że to okno jest w jakiś sposób hołdem dla założyciela ich domu, w rzeczywistości jest to wężowa ta bestia owinięta wokół drzewa, które wyrasta z ust legendarnego zielonego człowieka. Okej. Ciekawe, znaleźliśmy więcej Revelio niż ostatnio, czyli w sumie tych kartek. Nie tyle co Revelio, ale tak. A przy okazji mogę szybko tutaj też wam pokazać właśnie kolekcję. Że, no, aktualizują się. Proszę, nowe kartki. Tak samo nowe przedmioty, bo no, w tym momencie odblokowaliśmy tam wcześniej tamte okulary, tutaj coś. Tak de facto chyba możemy jeszcze odebrać więcej rzeczy. Nie, jednej nam jeszcze brakuje, a szkoda. A tutaj peleryny nie możemy. Okulary jeszcze nie możemy, ale... a, rękawice mogliśmy odebrać. Okej. Mamy legendarne rękawice, fajnie. Ale tylko to znaczy, że znowu muszę tutaj odklikać, bo nie chcę, żeby mi krzyczało. Okej. Dobrze. Mamy to zakończone, więc teraz można szybko lecieć dalej. I tak... ten moment będzie wyjątkowy pod tym względem, że zaraz będziemy wychodzić na zewnątrz. Tak, wyjście na zewnątrz jest tutaj... Okej. Było bardzo legujące na ultra. Ciekawe, na wysokich już aż takich problemów nie ma. Więc tak. Jej. I przy okazji mam kolejną kartkę. Tą akurat zebrałem. Powtarzam, granicy po raz pierwszy. Ale tak. Fontanna z wiwerną. Czemu wiwerną? Ta fontanna na dzieńcu transmutacji ma na szczycie podobiznę wiwerny i służy jako relaksujące miejsce spotkań uczniów. Pomimo plotek, prawdopodobnie zapoczątkowanych przez Sir Cadogana... nie, Cadogana, nie Cadogana, wybaczcie. Z pewnością jest to wiwerna z WE, którą rycerz ten niespodziewanie dla siebie pokonał. Mamy to. I przez to mamy już 8. kartkę, co pozwala nam odebrać kolejną nagrodę w postaci uroczystych rękawic Hogwartu. No jak widzicie, mamy już tutaj dużo rzeczy pozdobywanych. Ogólny postęp 1%. Pocieszające. Ale tak, inne rzeczy będę odklikiwał kiedy indziej. A teraz idziemy do profesor Weasley. I co muszę wam powiedzieć, delikatne spadki FPS-ów czasami się zdarzają. Ale są bardzo delikatne. Naprawdę, zmiana z ultra na wysokie, chociaż wizualnie dla mnie nie zmieniła dużo, naprawdę ustabilniła grę, więc... wow. I sobie poszedł. Skrzat domowy. O ile nie mylę nazw. Ogólnie ten sam rodzaj stworzenia, co jest gredek czy stworek. I heard as much from Professors Heckett and Ronan. Seems Professor Figg taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? I tak. Jesteśmy już na miejscu, w którym dalej można powiedzieć, że nie wiem, co się będzie działo. Prawda, ten dialog jeszcze już odklikałem tam wcześniej, ale nie wiem, co wybrać tak naprawdę. Czy powiedzieć jej, że nie? Czy powiedzieć, że tak? Wcześniej też, nie będę ukrywał, miałem z tym dylemat. I cóż, pewnie odpowiem tak samo jak poprzednio, ale jeszcze muszę się nad tym niestety trochę zastanowić. Ej, no cóż, jak zwykle mnie musieli wołać, więc wybaczcie za zdjęcie, ale tak... Proszę nas, żebyśmy nie mówili, więc nie powiemy. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. No, nic nowego w tej kwestii, bo już wiemy o tym, że mamy jakąś pracę dodatkową. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I tu się zaczyna właśnie już ważna kwestia. Co dalej? Ni cholera nie mam pojęcia, bo mi właśnie w tym momencie mniej więcej OBS się zepsuł się. A więc tak. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Okej, czyli Ollivander da nam różdżkę. No fajnie, fajnie bardzo. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Okej, w ogóle ciekawa sprawa. Tutaj mówi transmutacji według polskiego tłumaczenia, tam transfiguration, więc transfiguracja. Nie wiem, czym to się różni, ale okej. J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Okej. Kilka konkretnych receptur. Miło to słyszeć. A z drugiej strony znowu traktowanie po wipowsku na syndrom głównego bohatera. A cóż. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Okej. Sebastian albo Natty. Szczerze, chyba wolałbym Natty od Sebastiana. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Okay. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. Okay. Okay. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. No i oczywiście już piwo kremowe. Dobra, fajnie. Ale zanim pójdziemy gdzieś dalej, to oczywiście najważniejsza sprawa. Revelio. O, czyżby tutaj coś było? A, okej. Porozmawiaj z profesorem Ronanem, by otrzymać swoje pierwsze zadanie. Zadanie to rodzaj misji, które otrzymujesz od profesorów Hogwartu, a za ich ukończenie zdobywasz nowe zaklęcia. Nagrodą za ukończenie pierwszego zadania jest zaklęcie reperujące Reparo, potrzebne do wykonania innych misji. Okej, możesz śledzić zadania i ich postępy w misji twojego przewodnika. No dobra. Ale zanim coś, to skrzynka. Co my tu mamy? Pieniądze. Ja chyba wszystkie skrzynki będą pieniądze i przy okazji, tak, widziałem, więc tak, nowa kartka, jej. Częściowa transmutacja. Okej. Ta częściowo przemieniona filiżanka do herbaty, prawdopodobnie błąd drugoklasisty, który niebawem zostanie naprawiony, służy jako przestroga dla tych uczniów, którzy nie traktują poważnie złożoności i niebezpieczeństw transmutacji. Okej, dobra. Kolejna znajdźka, jakże fajnie. Jakaś nowa informacja była? Czyżby? Nie, dobra, to był 1 na 15 po prostu ten. W kwestii tego zadania, które już mamy. Ale okej, gra się zapisuje, wychodzimy. I... dobra, to. Ciągle myślę, czy ktoś do mnie gada, ale to tylko... Tylko kominek do proszku. Czy mam w sumie punkt teleportacyjny? Kot. Głaskaliśmy tego kota? Nie wiem. Na wszelki wielki tak go pogłaszczę, bo nie wolno zostawić kota niepogłaskanego. Trzeba być dobrym człowiekiem i głaskać po prostu koty. I psy. I wszelkie inne zwierzęta. Okej, dobra. Ale idziemy. I oto i profesor Ronan. Całkowicie przypadkiem sterczy sobie przed fontanną. Jakby nigdy nic. No ale dobra. Porozmawiajmy z nim, zobaczymy, co do nas chce. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Okej. O, jakiś cel zadań? W sumie nie wiem, czy jest sens o to pytać, ale czemu by nie? Zapytam. No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Okej, dobra. Dobra, zrozumiałe. I'll start on the task right away, professor. Dobra. I co tu mamy? Złap latającą stronę obok zniszczonego posągu, złap latającą stronę wieży obrony przed czarnym magiem. Okej. Tylko o to tu chodzi. Coś, co już zacząłem robić sam z siebie. Dobra. Koniec. Zrobione. Bardzo szybkie. Co ciekawe, pewnie to dlatego tak szybko poszło, że już część stron złapałem wcześniej. Możliwe. Ale dobra. Dawaj ta zaklęcie. Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Uwaga, uwaga, Reparo. Okej. Ja tutaj mówię, różdżka jest moim przewodnikiem. A w innych uczelniach po prostu uczą się nawet rękoma czarować bez różdżek. To jest po prostu wow, super, piękny, potężny i tak dalej, ale okej. Póki co full focus, musimy rzucić Reparo, zanim się to coś zepsuje. Czy cokolwiek tam się dzieje. Ale tak, Reparo. Przepraszam, Reparo, czy jakoś tak mówił, ale dobra. Okej, zaklęcie reperujące Reparo może być użyte, by naprawić uszkodzone obiekty i elementy oczyszczenia. Okej. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Okej, dobra. Skoro mówisz, że warto to sprawdzić, to... Revelio. Nic nie pokazuje, a w takim też wypadku... Czy tutaj coś jest? Okej, jeśli coś jest, to niestety... Z tym póki co chyba nic nie mogę zrobić, chyba że... Nie, przyciągnąć nie mogę. Naprawić też tego nie mogę, okej. Dobra, w takim wypadku naprawiamy tutaj. I teraz tak, co ciekawe... Dobra, reparo nie rzucaj. Axio nie może zadziałać. A chyba, że? Może? Nie, niestety. Chyba, że najpierw Levioso. Okej. A to było ciekawe, dziwne i w ogóle przypadkowe, ale... Mamy to. 5. poziom postaci, cokolwiek to oznacza. No i przy okazji kolejna kartka z tych takich kartek... Bez opisowych. Chyba tak najłatwiej opisać. Okej, tutaj widzę, że znowu będzie dużo rzeczy, które możemy popodnosić, poznajdywać, posprawdzać. O ile nas tam puszczą? Ścieli. A dobra, przecież nie wiem, nie przyszliśmy. A, czyli nie musimy się teleportować jakoś tak naokoło, mogą tutaj wszystko zrobić, tak po prostu. Okej. Okej. W takim przypadku rozumiem, czemu jest tak dużo rzeczy, no skoro to jest jakaś taka zagadka, której powiedzmy, że chwilowo nie jestem w stanie sprostać, ale tak słyszałem, że wszystkie potrzebne informacje powinno szybko dosyć zdobyć, więc tak. Nie mówię, że będę musiał tam wracać. Tak, będę musiał wracać, no też. Ale dobra, idziemy w takim przypadku spotkać się z Nati, czy Neti, jak zło tak zwał, przy wejściu do Hogwartu. I uwaga! Dobra, wszyscy coś fajnego. Jest jakaś skrzynia, tylko czy do niej można dostać normalnie? Jest też gdzieś strona. Jeśli chodzi o tą skrzynię, podejrzewam, że jeśli tam jest normalnie, to może... Nie, dobra, tam jest cały pokój, tylko muszę znaleźć jakiś sposób na to, żeby... pozbyć się tego płomienia. Tak chyba nie jest to określić. Okej. Bardzo głośno słychać to. To właśnie... Revelio. Z tego też powodu nie chciałbym po prostu go pominąć. Jak już tu wlazłem, chociaż tak widzę, że to jest nieprawidłowa droga. Ale tak, pozwólcie, że poszukamy po prostu przez chwilę, póki jeszcze jest czas. Mamy to. Kolejna strona. Zdobyta. I to chyba nawet taka z opisem? Tak. Stary bibliotekarz. Ten portret przedstawia pierwszego bibliotekarza Hogwartu. Plotka głosi, że nie tolerował on hałaśliwych uczniów i był znany z częstego używania zaklęcia uciszającego przy najcichszym kichnięciu. Jakiś taki fanatyk ciszy. Dobra, przy okazji złapaliśmy kolejną stronę. Jej. Super. I tak. Jeśli w bibliotece nawet coś jeszcze się dzieje, co... Kiedy indziej to posprawdzamy. A teraz już idźmy tak całkowicie serio. Tak jak nam każe. Żebyśmy tylko czym prędzej mogli się spotkać z tą, jaki tam... Neti, czy Nati. I po prostu tak, jak już się z nią spotkamy, to potem... Dalej interakcja. Po prostu interakcja, która pozwala nam tu przejść, jakby nigdy nic, ale okej. Znaleźliśmy jakąś koszulę, pewnie znowu kolejny skin. Ale jednak pozwólcie, że sprawdzę sobie na wypadek, gdyby to nie był skin. Okej. Poziom gniazda atrybutu 3, brak atrybutu, okej. Ofensywa, brak ulepszenia, obrona 8. I legendarne. Tu mamy na razie szkolną, kamizelka perfekta, dobrze skrojone. A. To miało 1, to ma 5. Okej. Nadal nie podoba mi się trochę tam niżej, ale tak. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Okej. Nawet. W takim też wypadku... O, jak to się nazywa? Zostawimy to tak, jak jest i w ogóle sobie poczta. Co to jest? A, okej. Nie dowiemy się, co to jest. Tak, czy w kolekcji coś swoją drogą jest też ciekawego tutaj nowego? A poza tymi rękawicami tym podobnym. Okej, chyba nie ma niczego takiego wyjątkowego. A, ale jest dodatkowa zawartość. Czyli mam jednak dostęp do tego wszystkiego. Jak to się nazywało? Od sprzedaży. A tak, zmień wygląd. Aha, mogę wyglądać, jakbym tego nie miał. A mogę też taki wygląd czarnej magii sobie zarzucić. Nawet mi się podoba, ale na razie jeszcze się nie będę może aż takie wielkie rzeczy bawił. Ściągniemy wszelkie jakieś takie wyglądy. Tak, szalik. Zarzucimy taki. Mogę zmienić mu wygląd. Mamy tylko taki oraz chustę czarnej magii. Taką chustę byłbym skłonny nawet nosić. Zapewne na razie odpuszczę sobie to wszystko, ale tak byłbym skłonny. Mamy tutaj ten nasz strój gotycki, czy jakoś tak. Nie wygląda najgorzej, chociaż mamy oczywiście też inne. I tak. Szkolna kamizelka perfekta. Celowa szkolna kamizelka. Okej, różni się delikatnie ubarwieniem, ale poza tym nic takiego szczególnego. Potem ten gotycki strój. Regalia z kobaltu, które są co najmniej starodawne. Zdejmę szlafroka, żebyśmy mogli lepiej to zobaczyć. No i strój czarnego maga. Okej, podoba mi się. Podoba mi się. Ale tak, na razie, zanim będę się w to wszystko bawił, pozwólcie, że jeszcze pobiegamy trochę z oryginalnymi wyglądami, bo czemu nie? Oczywiście mogę tu jeszcze sobie zmienić inne rzeczy, na przykład zmienić maskę czarnej magii, czy jakieś dodatkowo inne okulary po prostu. Ale akurat jeśli chodzi o okulary, to wydaje mi się, że mam najlepsze. No i dobra, starczy też mojego marudzenia i przeglądania tego wszystkiego, bo wiem, że to jest nudne dla co niektórych. Styl mojej postaci sobie dopracuję kiedy indziej. Ale okej, fajnie wiedzieć przynajmniej, że jestem w stanie już bawić się skinami. Zbroja na cenie? Co? Okej, nic z tą zbroją nie mogę zrobić, pomimo tego, że było na cenie. Ale tak, za to słyszałem gdzieś kartkę. Podejrzewam, że tutaj. Nie tutaj. Okej. W tym holu jakimś? Tutaj. Naprawdę? A nie, dobra, jest coś takiego wyjątkowego, więc ma to jakiś sens. Drewniany kot. No, jakże wspaniała nazwa. Ta drewniana rzeźba jest z podobizną Panguradona. Nieustraszonego kota, łowcy myszy i oddanego towarzysza nauki. Okej. 1 z 15. Kolejne kartki tu są. O, przy okazji ten gruby mnichczek tam opiekuńczy Hufflepuffu. Takie widziałem już przy okazji, więc od razu bierzemy sobie kolejną stronę. I tak, dzwony 3 sióstr. Dzwony 3 sióstr są podobno hołdem złożonym 3 podobnie nazwanym pięknym, stromym grzbietom, które majestatyczne wznoszą się nad wązozem w Algryshire. Chyba tak, nie umiem nazwy angielsko-walijsko-brytyjskiej. No wiecie, o co chodzi. Ale tak, krążą pogłoski, że słychać je w dolinie po drugiej stronie Highlandów, kiedy dzwonią w zamku. Tajemnicze dzwonienie od lat wprawia mieszkańców w zakłopotanie. Okej, 8 strona. Jeszcze tam coś jest. Okej. Czy tutaj? Nie. Tutaj nie. Ale tak, słonkowy kapelusz. Okej. Oczywiście, że ubieramy, bo kwestia tego, że dodaje jakieś statystyki potencjalnie. Mieliśmy jeszcze co, ale to było brzydkie. A tutaj... A, wymaga 6. poziomu. Ciekawe. Ciekawe, że tutaj przedmioty wymagają poziomu. Trochę dziwne. Wręcz powiedziałbym, to mi głupio, no ale niech będzie. I wyżej coś jeszcze mamy? Mamy kolejną kartę Revelio, no. No, za dużo tego będzie. Ale tak. Artefakt goblinów. Rogi takie jak te były używane przez gobliny podczas ich rebelii w 1612 roku do wzywania wojsk i grania czarownicą czarodziejem na nerwach. Ten róg znaleziono po buncie za gospodą pod świńskim łbem. Do wnętrza każdego z nich wepchnięto kawałek gorgonzoli. Najpewniej by go zagłuszać. Okej. Okay. Kolejne? Jeszcze wyżej? Okej. Okay. Zamiast być quest, będę biegał z Revelio po wszystkim, ale okej. Okay. Rzekomo jest to miejsce pierwszego znanego przypadku, wątpliwie udanego, rzucenia zaklęcia bombarda. Data nieznana, rzucająca osoba niemożliwa do zidentyfikowania. Ślady przypalenia. Okej. Okay. Okej, okay, podoba mi się tutaj poczucie humoru. Czyżby tam... Nie, ja już tam nie idę. Weźmiemy ostatnie... Revelio, które tu jest. Weźmiemy je, po czym idziemy do Hogsmeade. Ale okej, okay, złamałem mana miotła. Naprawdę wspaniałe przedmioty, ale tak. Ta złamana miotła należała do Seleny Wardnabee. Plotka głosi, że tylko to zostało po tym, jak koniecznie chciała się pochwalić przed innymi trzecioklasistami swoim ekstremalnym zaklęciem księżycowej teleportacji. Nikt jednak nie wie, czy istotnie zadziałało. Okej, okay, ciekawa sprawa. Ale tak spokojnie póki co i... Oto i nasza przyjaciółka Nati. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again and to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Oczywiście tak, wyruszyć już czym prędzej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak, ekran wczytywania. Różne ciekawe wskazówki, bardziej lub mniej przydatne. Muszę przyznać, nie są takie długie, jak niektórzy uważają. Okej, okay, podoba mi się. Jak tutaj przedstawię, naprawdę ładne, fajne i w ogóle. Ale nasz bohater nadal brzydki. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Okej. Okej. Ciekawe, aż czysty przypadek, że tak to wyszło. Nie, skądże znowu, to nie tak, że to było gra czy coś, nie. Czysty przypadek. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Okej. Okay. Revelio nic tu na razie nie pokazało takiego istotnego, więc jeśli coś tu jest, to kiedy indziej to poszukamy. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. O, nie dziwię ci się, że w twoich stronach nie ma śniegu. Oh, wait, over here. O, coś tu jest? Oh, what's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Mogę je zebrać? A no mogę. To teraz je sobie pozbieramy, bo czemu by nie? Okej, okay. Trochę z opóźnieniem znikły, ale dobra, niech tak będzie. No i idziemy dalej. Schował różdżkę? Tak, schował różdżkę. O, jakieś grzyby. Kaszącym humory. Humory. Idealne do zupy. Dobra. Opatrzcie gołąb. Aha. Chyba sprawa, te ruiny wyglądają na takie niekoniecznie pradawne. Takie ceglane. Wiesz, nawet nie aż tak dawno temu, czyli coś było. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Mm. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Chcesz jakoś zmienić tryb na zwykłe chodzenie? Nie, jak wyjątkowo chciałbym sobie takie spokojne, powiedzmy, spacer tutaj zrobić, to nie, trzeba biegać. Chyba, że jest jakiś sposób, którego ja nie znam po prostu. Ale dobra, tak czy inaczej idziemy właśnie sobie z Natty do Hogsmeade. No i... Revelio. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Okej. Też mam taką nadzieję. I swoją drogą muszę przyznać jedną rzecz, jeszcze tak bardzo ważnie. Ale zaraz tam podejdę, tylko tak, jedną rzecz, którą chcę powiedzieć. Design świata świetny. Podoba mi się naprawdę to, jak to jest przedstawione. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What is the moon? Coś jest nie tak. Guys, ugly and airy and terrifying. Should be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Okay. Oh, Mr. Moon, a demigod. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Ciekawe w ogóle czym jest Lumos, to jest jedna rzecz. A druga, podoba mi się naprawdę, jak to pięknie z dbaniem o detal jest zrobione. Okej, mogę je porozbijać. Czy się zebrać? Tak. Kamienie księżycowe. Okej. I czyżbyśmy już byli, czy jeszcze nie? Zobaczymy. Tak, chyba jesteśmy. Świetnie. A poza tym właśnie co jeszcze chciałem dodać. Świetnie też prezentują się, jeśli chodzi o głosy postaci. Jakoś tak nie pasują po prostu do tego. Jest to dobrze, bardzo zrobione w moim odczuciu. Nie to co w niektórych, powiedzmy, tytułach, żeby nie mówić konkretnie o jakiej gry mi chodzi. Ale tak, Hogsmeade. Strony przewodnika i tak. Hogsmeade. Jedna wioska w Wielkiej Brytanii zamieszkała tylko przez czarodziejów. Od wieku Jezusów jest ulubionym miejscem odwiedzin uczniów Hogwartu. Od trzeciej klasy wzwyż. Okej. Dostaliśmy i... Zbierz stronę przewodnika w Hogsmeade. Okej. Czyli strony w Hogsmeade będą osobną kategorią, z tego co widzę. Inwentarz? Nie rozumiem chyba. Okej. Chodzi o to, że mamy już jakby śmieci w kieszeni. Dobra. A tak czy inaczej, mamy kapelusza. Wszystki. Nie pasuje do reszty, więc wiadomo co z tym zrobimy. Mogę go zamienić na coś takiego. Zwykły kapelusz czarnej magii. Czar magiczny forażerk, co w sumie jest tym samym, tylko jedno jest zwykłe, drugie jest z animowaną śmiercią. Ja jednak wolę pokazywać się bez czapki. I dobra, idziemy. Idziemy, zobaczymy co z tego wyniknie. O, i nagle spowolnił. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. Te, opowiadaj sobie co chcesz. Ja oczywiście będę głaskał kota. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Okej, sklep z kociołkami. To jakieś inne. A chyba jakieś zwoje. Swoją drogą, tak, a propos tego. Revelio, tak. Wezmę sobie. Wątpliwe kociołki... Ceridwen, czy... Ceridwen, może... Ceridwen, nie wiem, nie umiem tego wymówić jak zwykle. Ale tak, starannie ustawione kociołki przed sklepem... Ceridwen, czyli... Nie wiem, nie umiem tego naprawdę. Reklamujące ich asortyment. Stawienie w ten sposób kociołków jest niewskazane, jeśli ktoś chce uważać eliksir z jakimkolwiek pożądanym efektem. Okej. Muszę iść tam z nią, co prawda? Ale zanim coś, to widzę tutaj skrzynkę. Okej, więc zabieram cokolwiek tam było. Tylko monety. Daliśmy radę. Coś przed nami będzie dopiero? Czy to było już za nami? Chyba będzie dopiero przed nami, jeśli chodzi o kolejne okazję na Revelio. Aha. Tak, sądzę po głosach, co dopiero przed nami jest ta okazja. I coś zatrzymujemy. Of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Dzięki. Enjoy yourself. I will see you soon. Okej, wioska Hogsmeade, taki znaczek, jest pełna różnych atrakcji, sklepów i innych ciekawych miejsc, do których możesz zostać dzięki swojej mapie w przewodniku Czardzieja. Okej. Oczywiście będę teraz o wszystkim gadać, jakbym nic nie wiedział. Ale tak, mapa Hogsmeade pokazuje sklepy i ciekawe miejsca. Znaczy ikony i naciśnij, aby ją śledzić. Królestwo żartobliwych niespodzianek Zonka. Ollivander. Troje czarodziejskie na każdą okazję firmy Gadrak. To jeszcze eliksiry J. Pipina. Oraz księgi zwoja po prostu. No też inny sklep, jak widać, kieł i szpon i tym podobne. Na razie zamykam mapę Hogsmeade. I tak. Co dalej będzie się tu działo w Hogsmeade? Jakie dalej będą tu przygody, jakie inne rzeczy nas czekają? I tym podobne. No cóż, sprawdzimy w kolejnym epizodzie. A na ten moment to tyle, więc no, mam nadzieję, że wam się to podobało. Że jesteście dumni z tego, że nie jestem totalnym jełopem lamą i że nawet żadnych kartek nie znajduję. Chociaż tak, pewnie tak pomniałem jakoś 90% tego, co było na drodze. Tak czy inaczej, no. Dzięki za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.